Witam serdecznie na platformie Nowych Perspektyw Nawigatorzy Jutra i przedstawiam mojego dzisiejszego gościa Jakuba Bułata. Witaj Jakubie. Witaj. Jakub Bułat, twórca i animator Tarabuka, księgarni, klubu kawiarni, dosyć specyficznego miejsca, właściwie nie wiem jak je określić. Czym jest Tarabuk? No właśnie, nie wiem, ale spróbuję odpowiedzieć na to trudne pytanie. Przede wszystkim nie tylko ja jestem inicjatorem tego miejsca, ale i moja rodzina, z którą zaczęliśmy to miejsce robić, jak i klienci, którzy później dołączyli, nasi goście, i w wielu wymiarach to oni decydowali, czy też podpowiadali, a my żeśmy się z tym zgadzali, co ma się dziać w Tarabuku, jak ma wyglądać. Natomiast zaczęło się właściwie bardzo przypadkowo, bo gdybym nie stracił pracy, być może nie byłoby tego Tarabuka, ale ponieważ straciłem pracę i nie chciałem już być więcej najemnikiem, to poszukiwałem różnych z przyjaciółmi możliwości zarabiania, ale wszystkie te pomysły nie wywoływały we mnie entuzjazmu. Jak pomyślałem sobie o księgarni, to mi się takie ciepło rozlało w brzuchu i wiedziałem, że to jest to, że niezależnie od jakichś ryzyk, zagrożeń, to przynajmniej będę robił to, co lubię. Tak? No, czyli kontakt z książkami, najogólniej rzecz biorąc, bo może niekoniecznie czytanie. Tak? Na czytanie nie ma tak dużo czasu, jak się prowadzi księgarni. W każdym razie tak to się zaczęło. Rodzina się przełączyła, bo nie miała innego wyboru. Ja byłem jedynym żywicielem. Dzieci były wtedy nastoletnie, córka i syn. Podzieliliśmy się zadaniami i prawie że bez pieniędzy otworzyliśmy Tarabuka. Pomagali nam przyjaciele, pomagała rodzina. Przez chyba 4 lata byliśmy w dużym zadłużeniu wobec spółdzielni, której wynajmowaliśmy lokal. W 2010, tak, w 2010 wyszliśmy mniej więcej na prostą i to się tak toczy. Natomiast ja sobie wyobrażałem tak zupełnie blado, no, że będzie księgarnia, tak, będą książki, będą jakieś podręczniki akademickie, będzie jakaś kawiarnia, będzie fajnie, tak, ale konkretnie nie wyobrażałem sobie tego. I to się powoli zaczęło wypełniać treścią w miarę jak zaczęło żyć, jak zaczęli się zgłaszać ludzie. Okazało się, że my mamy jakąś dosyć wyraźną propozycję, to, że jesteśmy tacy, a nie inni z żoną, że jesteśmy otwarci, luźni, że wyposażenie wnętrza to właściwie jest tak jak w domu, czyli taki dosyć ciepły klimat, taka pełna swoboda, także tego typu ludzie, tak, którzy mają pomysły, którzy też są otwarci, przychodzili do nas z bardzo różnych stron i ja jako antropolog kultury właśnie miałem do czynienia właśnie z takim pograniczem, tak? Bo ludzie o bardzo różnych środowisk obyczajowo-politycznych przychodzili do nas, a my mówimy, tak, bardzo proszę, tutaj można zorganizować jakieś spotkanie, dyskusje, wydawnictwa promowały swoje książki, odbywały się koncerty. Różne organizacje pozarządowe robiły spotkania u nas, często wewnętrzne, czasami też powstawały po prostu. U nas opracowano statuty i wybierano władzę. Także staliśmy się taką częścią życia społecznego. Nieraz nawet nowi klienci pytali się, co tutaj właściwie się dzieje, to jakaś spółdzielnia studencka jest, czy co? To, że robiliśmy to razem z dziećmi, tak, to dawało też nam właśnie taką też otwartość na różne pokolenia, tak, bo nas wspierała nasza grupa wiekowa, nasze dzieci, ich przyjaciele i znajomi i siłą rzeczy od razu powstał taki konglomerat. Także nasza oferta nie jest skierowana do żadnej grupy wiekowej, natomiast skierowana jest do ludzi, którzy myślą niestereotypowo, tak, którzy myślą w kategoriach właśnie głębszych relacji międzyludzkich. I myślę, że tutaj u nas no, jakoś ten palec Boży powoduje, że ludzie czują się tak swobodnie, że zasypiają na kanapach. Później przychodzą nieraz przepraszać właśnie, ale mówią, że się poczuli tak dobrze, że przysnęli. Czuli się po prostu bezpiecznie. Są też klienci, którzy mówią, że przychodząc na spotkania
psychologiczne, organizowane przez różne grupy terapeutyczne, mówią, że już sama obecność Tarabuku działa na nich terapeutycznie. Więc udało nam się, chociaż nie było to naszym zamiarem celowym, udało nam się stworzyć takie miejsce, które jest miejscem właśnie przyjaznym. I po jakimś czasie się zorientowaliśmy, tak, że tacy jesteśmy i to zapewne jest takim, myślę, jednym z głównych atutów tego miejsca. Niektórzy twierdzą właśnie, że też nie jest taka inspiracyjność, taka kreatywność, atmosfera kreatywności. No to się wiąże też z tym, że nie za bardzo lubimy, jak nas krępują jakieś reguły, takie reguły, które są bez sensu, tak? Szukamy sensu. Tak? Sens często nie lubi różnych sztywnych opakowań, więc te sztywne różne opakowania u nas się bardzo szybko rozlatują i widać, tak powiem, gołą relację. A myślę, że te relacje z innymi ludźmi są niezwykle ważne. Ja jako antropolog kultury to sobie postawiłem jako misję na samym początku, że służymy temu, żeby poznawać siebie, poznajemy się poprzez drugiego człowieka, poprzez spotkanie z obcą kulturą. Dzisiaj, po prawie 10 latach, dopowiadam jeszcze jedno zdanie, że naszą misją jest budowanie środowiska zaufania. I z tego sobie zdałem sprawę w momencie, kiedy sobie uświadomiłem, że my jesteśmy firmą rodzinną, bo przedtem w ogóle w tych kategoriach nie myśleliśmy o sobie, ale tak się zdarzyło, że na mojej drodze stanął profesor Blikle, prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. I to, co mówił o takich dobrych przykładach firm rodzinnych, gdzie właśnie ten zysk nie jest tak ważny jak przetrwanie w tym sensie, że chcemy przekazać coś następnemu pokoleniu, tak? Swoim dzieciom, tak, żeby prowadziły firmy i oddały ją z kolei swoim dzieciom. Poczekaj sekundeczkę, bo o firmach rodzinnych to chciałem jeszcze porozmawiać z tobą za moment, ale jeszcze chciałem o Tarabuku. Bo w sobie myślę tak, że wyście założyli Tarabuka w czasach, w których księgarnie generalnie umierają. Tak? To troszeczkę jest taki motyw, do którego ja często powracam, że żyjemy jednak w czasach zarazy swojego rodzaju. I Tarabuk w jakimś sensie wyrósł w tę rzeczywistość, czyli sobie poradził. Bardzo fajnie opisałeś klimat i atmosferę tego miejsca. Chciałem cię jeszcze zapytać o samą ofertę książkową. Na ile ona jest niszowa, na ile ona jest w jakiś specyficzny sposób dobrana, bo to też w jakiś sposób opisze środowisko, do którego się adresujesz. No tak. No rzeczywiście księgarnie się zamykają, ale z różnych powodów. No, ale myślę, że jednym rzeczywiście jest mniejsze zainteresowanie książką. My swoją markę, jeśli chodzi o księgarnię, wyrobiliśmy w ten sposób, że ja po prostu pokazuję taką autorską ofertę, to znaczy to, co ja bym chciał przeczytać, tak? A niestety nie przeczytam, bo nie jestem w stanie przeczytać. I tak naprawdę no to była moja pasja. Ja kiedyś byłem książkoholikiem, latałem po księgarniach, nie tylko w Warszawie, ale i autostopem jeździłem i szperałem i kupowałem. I po prostu na widok książki nie mogłem się powstrzymać. Rzeczywiście książki, która w jakiś sposób była właśnie wyróżniająca się. Także nasza oferta to jest taka, można powiedzieć, która jest na pograniczu różnych dziedzin, tak? Głównie jeśli chodzi o eseistykę, ale w ogóle każda dobrze napisana książka to jest książka, która bierze pod uwagę kilka różnych perspektyw. Jest napisana w jakimś poszukiwaniu sensu, w poszukiwaniu wartości. Także takie książki proponujemy. I ja proponuję, ale też jestem otwarty, tak, na to, co mówią klienci. I o wielu autorach, o wielu wydawnictwach też dowiedziałem się od naszych gości, czy po prostu od przychodzących nawet autorów, czy właścicieli wydawnictw. Tak to też można powiedzieć, że to jest wynikiem nie tylko naszej pracy, ale właśnie otoczenia. Z tym, że no, my jesteśmy kustoszami tego miejsca i decydujemy, tak,
To my podejmujemy decyzję, co się ma dziać w Tarabuku, jakie mają być książki, ale staram się, żeby to była szeroka oferta. Jeśli chodzi właśnie o obyczajowość czy kwestie polityczne, to mamy książki, prawda, i z jednej, i z drugiej strony. Za co nieraz jesteśmy krytykowani przez co bardziej tolerancyjnych naszych gości, ale to jest właśnie, to jest ta wartość, to jest właśnie to pogranicze, gdzie możemy spotkać tego innego, tak? I w praktyce sprawdzić, czy rzeczywiście tolerujemy tego innego, czy jesteśmy na tyle cierpliwi, tak, żeby wysłuchać czyjeś zdanie, które jest odmienne od naszego. Ja sobie myślę, że też takim kluczem do sukcesu Tarabuka jest to, że chyba zbudowaliście swojego rodzaju społeczność wokół Tarabuka. Bo ja tak sobie myślę o tych wszystkich inicjatywach, o których słyszałem, jakieś tam różnego rodzaju spotkania i z autorami, i tematyczne związane z szeroko rozumianym tym, o czym mówisz. Ja sobie to wyobrażam jako taki sposób na budowanie społeczności. Jest coś takiego jak społeczność Tarabuka. No, ja też czasami tak mówię, ale czy ona rzeczywiście jest, bo raczej ona się składa z różnych właśnie środowisk, różnych społeczności, tak, którym my dajemy na przykład platformę do tego, żeby propagowali swoje idee, swoje wartości, czy chociażby znaleźli miejsce, gdzie mogą się spotkać w swoim gronie, czy z publicznością. Ale dlatego właśnie mówię, że myślę, że my wspieramy po prostu tych ludzi, te środowiska, które starają się myśleć niekonwencjonalnie w interesie dobra innych ludzi, a temu zawsze musi towarzyszyć jakiś sens. No bo nie chciałbym nawet jako człowiek, żeby ta społeczność była tylko w Tarabuku, tak? To byłoby straszne. Natomiast są klienci, którzy na przykład przychodzą do nas i mówią, ja tutaj przychodzę dlatego, że Państwo obdarzacie nas zaufaniem, tak? Bo my mamy jakieś swoje zasady handlowe dla stałych klientów, są rabaty, ale nie sprawdzamy na liście, nie legitymujemy, tak samo studentów nie legitymujemy, mówimy, nie jesteśmy, prawda? Jak to w Warszawie się mówi o kontrolerach kanarami. Mamy zaufanie, skoro ktoś mówi, że jest studentem czy pracownikiem naukowym, to mu dajemy z mety 10%. Dobrze, a w takim razie, bo ja mam też takie wrażenie, że Tarabuk jako przedsięwzięcie jest z kolei członkiem innej, większej społeczności, o której zacząłeś mówić, czyli społeczności firm rodzinnych, i to jest coś, o czym się dowiedziałem od ciebie. I chciałbym cię bardzo poprosić, żebyś powiedział, w czym rzecz, jeśli chodzi o firmy rodzinne, i opowiedział też o całej, bo to rozumiem, że jest to sieć, która się buduje w tej chwili, tak. Firm rodzinnych. Tak, no rzeczywiście, o inicjatywie firm rodzinnych też można mówić na różne sposoby. Ja powiem ze swojej perspektywy, stałem się członkiem zarządu i przede wszystkim interesuje mnie w działalności IFR-u to, że można propagować właśnie ideę tego środowiska zaufania, czyli właśnie trochę inne zasady niż zasady, na których są oparte korporacje czy taki zwykły biznes, gdzie zysk jest najważniejszy, w związku z tym nieważne są pensje pracowników, nieważne jest to, że mogą stracić pracę, nieważna jest atmosfera pracy, nieważny jest klient, bo się go często dostarcza cokolwiek, w dużej ilości, byle zarobić. Przepraszam, czy tylko rozwiń jeszcze, bo powiedziałeś IFR, rozwiń ten skrót. Tak, IFR, czyli Inicjatywa Firm Rodzinnych, tak nazwaliśmy to stowarzyszenie, bo zależy nam właśnie na tym, żeby uruchomić inicjatywy właścicieli firm rodzinnych i lokalnych. I w tym roku tworzymy lokalne środowiska, znaczy budzimy je tak naprawdę i pobudzamy do funkcjonowania, organizując spotkania do spółki z władzami samorządowymi, spotkania firm lokalnych i rodzinnych, po to, żeby sobie wspólnie uświadomić, jak ważną rolę odgrywamy w społeczności, zarówno naszego kraju, jak i w społecznościach lokalnych. Jeśli chodzi o nasz kraj, to właśnie firmy rodzinne i lokalne wytwarzają prawie połowę PKB, ponad połowę miejsc pracy.
a stanowimy około 80% wszystkich firm. Natomiast na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy. Na co dzień otacza często nas nieprzychylność władzy urzędniczej, tak, nieprzychylność nieraz otoczenia, tak, bo stereotyp przedsiębiorcy jest taki, tak, że on oszukuje albo wyzyskuje. Chcielibyśmy zmieniać ten wizerunek i zachęcać też te firmy, które rzeczywiście pasują do tego stereotypu, żeby się zmieniali. Nie ze względu nawet tylko na szczytne hasła wartości, tylko nawet ze względu na interes biznesowy, bo to właśnie myślenie długofalowe, czyli budowanie sobie zaufania klientów, zaufania pracowników powoduje, że firma może wzrastać, zwłaszcza firma rodzinna, i że wzrasta środowisko klientów. W Stanach Zjednoczonych zrobiono badania i wśród 50 najbardziej rozwijających się korporacji zresztą, znaczny procent, już nie pamiętam, chyba 70%, to były te firmy, które miały bardzo wysoki wskaźnik socjalny, to znaczy były dobrze oceniane przez swoich pracowników, tak, którzy dobrze się czuli w tej firmie, byli dobrze traktowani. Także, no a wiadomo, jeśli chodzi o klientów, no to jeśli klient będzie czuł zaufanie do firmy, która niekoniecznie chce zarobić, ale chce, żeby klient był zadowolony, no to też chyba nie trzeba nikogo przekonywać do tego. Myślę, że jeśli jest inaczej, to bardzo często dlatego, że ulegamy jakimś rządzom, tak? Rządzom posiadania dużej ilości pieniędzy szybko, rządzom władzy. To niestety te emocje niszczą środowisko, tak? Można mówić o jakiejś ekologii emocji i decyzji. W środowisku, które my chcemy budować, chcemy, żeby pewnym taką perspektywą, wymiarem był termin dłuższy, a nie bliższy. To znaczy, że jeśli dzisiaj nie zadbamy o to, żeby być dobrzy dla swoich pracowników, zadbać o jakość naszego produktu, zadbać o interesy klientów, to się za jakiś czas zemści. Może się zemścić w ten sposób, że ucierpi ta społeczność, w której jesteśmy, a my sobie uciekniemy do innego kraju, tak? W związku z tym chcemy przekonywać, uświadamiać społecznościom lokalnym, że właśnie firmy, które są zakorzenione tutaj i nie uciekną, bo nie mają gdzie, żyją od pokoleń, chcą żyć przez pokolenia, to są te firmy, które będą budowały dobro tej społeczności. Także nie niska cena, tylko godziwa cena, tak? Nie zysk, tak? Tylko trwanie w społeczności, którą wspólnie budujemy z naszymi klientami, z naszymi pracownikami. Jeśli dobrze zrozumiałem, to ty jakby łączysz firmy rodzinne i firmy lokalne, czyli jeżeli dobrze rozumiem, to też te firmy lokalne postrzegasz też trochę przez pryzmat firm rodzinnych w takim kontekście, że przez to, że są lokalne, tak gdyby się odwołują do czegoś, co jest no, w jakimś metaforycznym sensie też rodziną, tak? Tak, no bo sięgamy jakby do podstaw. Przecież kiedyś to firma rodzinna była tą pierwszą przedsiębiorczą komórką, tak? W społecznościach plemiennych to rodziny chodziły, zbierały, tak? I one były tymi podstawowymi jednostkami gospodarczymi szczepu czy plemienia. Czasami mówimy w ten sposób. Firma rodzinna to jest sposób na życie, tak? Więc firma lokalna, która jest malutka, tak? Ale którą prowadzi jedna osoba, ale może młoda, tak? Za chwilę będzie miała drugą połówkę, tak? I ta druga połówka może się włączyć, może pomagać. Za chwilę będzie dziatwa jakaś. Przecież tej dziatwie można zapewnić miejsca pracy, no właśnie w swojej firmie, rozwijając swoją firmę. Kształtując też etos odpowiedzialności, tak? Bo to jest też bardzo istotna cecha, która towarzyszy dobrej rodzinie i dobrej firmie. Także
firma lokalna też często może być firmą rodzinną, tylko w sensie takim nieformalnym, bo czasami jest tak, że to właśnie żona czy mąż tam z drugiej ławki wspierają, prowadząc księgowość czy prowadząc usługi transportowe dla firmy, niekoniecznie będąc zatrudnionymi. Także firma rodzinna, można powiedzieć, jakby to jest pojęcie specyficzne, tak? Często egzotyczne, mimo że właściwie jest takie rudymentarne i można powiedzieć z pewnego punktu widzenia banalne, ale nie chcemy też dzielić, tak? Żeby firmy rodzinne to były jakieś lepsze firmy niż firmy, które nie są firmami rodzinnymi. Oczywiście nie. Chcemy, żeby łączyło nas to, że dbamy o dobra i usługi, które dostarczamy społeczeństwu. Tak? Czy do firmy rodzinnych jest, można powiedzieć, jest przypisany jakiś kodeks etyczny, który je odróżnia od takiego tradycyjnego biznesu? No więc są różne definicje firmy rodzinnej. Ja bym powiedział tak, że rzeczywiście firma rodzinna taka już w pełnym wymiarze, tak, bo w tym niepełnym to może być mąż i żona, którzy prowadzą, albo tak jak my z dziećmi założyliśmy, ale ta pełna firma to jest ta, która przeszła proces sukcesji. Na Zachodzie to często jest kilkanaście lat. Udane przekazanie władzy we firmy następnemu pokoleniu. I wbrew pozorom to nie jest podpisanie jakiegoś aktu notarialnego, czy zmiana formy prawnej firmy. To jest bardzo wiele różnych czynników, między innymi właśnie to, żeby dziecko chciało, tak, pracować w tej firmie. Musi też czuć się szanowane, musi czuć zaufanie. Tak. Z drugiej strony też i ci, którzy przekazują, muszą to zaufanie do dzieci mieć. Muszą prowadzić dobrze firmę, muszą prowadzić dobrze rodzinę. Tak. Czyli tutaj bardzo dużo różnych aspektów w grę wchodzi. Ale nie udaje się większości firm rodzinnych dotrwać do drugiego czy trzeciego pokolenia, niestety. Dlaczego? No właśnie z tego względu, być może również z tego względu, że nie ma tego etosu bardziej rozpowszechnionego od tych firm, którym się udało, jak na przykład tu w Warszawie mamy braci Jabłkowskich, mamy firmę Blikle, które istnieją już od ponad 100 lat. To są czwarte, piąte pokolenia, którym się jednak udało przekazać. Często to jest jakaś misja, jakaś odpowiedzialność, żeby kontynuować dzieło rozpoczęte przez przodków, które nie jest tylko dziełem biznesowym. Tak? Jest również, to jest pewna instytucja kultury. Moje babcie, jak jeszcze żyły, to wspominały ze łzami w oczach właśnie pracę w firmach rodzinnych, w firmach, które w swojej nazwie miały nazwiska, tak? I mówiły o tych pracodawcach jak o jakichś drugich ojcach, tak? O którzy dbali o rodziny swoich pracowników, że czuli się bezpiecznie, czuli, że są w jakiejś właśnie szerszej i dobrej społeczności, że ta firma trwa po to, żeby ludziom było dobrze. Żeby się dobrze czuli, żeby się rozwijali, żeby byli szczęśliwi, tak? A nie tak jak na świecie teraz się stało, że firmy niszczą swoich pracowników, niszczą też swoich klientów, dostarczając chociażby na przykład niezdrową żywność, tak? Która tam zachowuje pewne normy, ale nic ponadto. Ale po to, żebyśmy nie umarli, tak? Więc to jest pewnego rodzaju misja, ale żeby ona była wypełniana, po prostu musi być więcej liderów, bo to, że mamy naprawdę pociągające ideały, to jesteśmy o tym przekonani, bo właśnie teraz w trakcie organizowania różnych spotkań w małych miejscowościach, średnich miejscowościach spotykamy się z bardzo dużym entuzjazmem, nie tylko przedsiębiorców, również urzędników. Myślę, że po prostu dostarczamy sens i dostarczamy wartości bezpieczeństwa.
Więc tak, powiedziałeś misja, powiedziałeś odpowiedzialność, powiedziałeś sens, to właściwie sam wszedłeś w pytanie, które ci chcę zadać na końcu, czyli dlaczego to robisz tak naprawdę? No tak, oczywiście często spotykamy się też z takim pytaniem, no ale przecież chyba jednak jesteście idealistami, otoczenie jest zupełnie inne. Więc ja myślę, że mnie pcha jakaś taka osobista misja, żeby pokazywać, że te wartości, to nie są, one nie są oderwane od życia. To ludzie są oderwani od wartości, w związku z tym robią takie życie, no, jakie sobie robią. Więc trzeba ludzi ośmielać. Tak? Ośmielać albo po prostu pokazywać inne możliwości, bo to też jest często kwestią stereotypów, tak? Że się przyzwyczailiśmy, że pieniądz może być oprocentowany w ten sposób, jaki jest oprocentowany, a może być inaczej oprocentowany. Może w ogóle nie istnieć, tak? A może być wymiana między ludźmi, wymiana oparta właśnie na zaufaniu, wymiana usług, wymiana chociażby czasu, tak, jaki poświęcamy sobie nawzajem, co kiedyś było zupełną normą w społecznościach pierwotnych, tak, a w miarę jak się wszystko skomplikowało, zaczęliśmy to zatracać. No i nie ma tej kontroli społecznej w związku z tym. Dlatego odwołujemy się do społeczności lokalnych, żeby one na swoim terenie, na swoim gruncie, tam gdzie najłatwiej, żeby były relacje i jednocześnie możliwość przypatrywania się sobie nawzajem, czy rzeczywiście robimy dobrze, upominania się często. Wszyscy jesteśmy słabi. Myślę, że to jest ten taki główny motor. Tak? Ja mam jakąś... zdolność nawiązywania już w trzecim zdaniu rozmowy z obcym człowiekiem do wartości i myślę, że mam bogate doświadczenie, jeśli chodzi o co ludzie sądzą o wartościach i większość ludzi, z którymi rozmawiałem, a mam kontakty w całym kraju, nie tylko poprzez działania związane z firmami rodzinnymi, ale również wśród działaczy społecznych, w działaniach Szkoły Liderów, która całą taką sieć ludzi, którzy działają społecznie, tworzy, to wszyscy są stęsknieni wartości, są po prostu głodni, ale czasami nie wiedzą jak, boją się, co powiedzą sąsiedzi, co powiedzą inni, bo stereotypy, tak? Natomiast nikt nie wie, jak to zrobić. Znaczy większość ludzi nie wie, jak to zrobić, bo ktoś musi zrobić coś głupiego, tak? Czyli powiedzieć coś nazwać po imieniu, tak? Zrobić coś, co dawno już trzeba było zrobić. Także myślę, że to jest w Polsce akurat dobry czas, że po tych 25 latach wszyscy ludzie, nie tylko ci, którzy stracili, ale i ci, którzy zyskali, szukają prawdziwszych satysfakcji, trwalszych satysfakcji, a te polegają właśnie na tym, żeby robić coś dobrego dla innych ludzi. Jakub Bułat, współtwórca i animator Warszawskiej Księgarni Tarabuk. Dziękuję bardzo, Jakubie. Dziękuję za rozmowę. Zapraszam serdecznie zarówno do Księgarni Tarabuk na warszawskim Powiślu, jak i na naszą stronę nawigatorów jutra. Ja się nazywam Andrzej Bazgier. Dziękuję bardzo.